Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko, to ostatni dzień roku szkolnego, za chwilę wakacje, rozmowy w RMF-ie pozostaną, proszę się nie niepokoić, za to mnie nie będzie, czyli to są dwie dobre informacje. A moim gościem podczas tej ostatniej rozmowy, niby niepolitycznej, ale jednak trochę tak, bo czasy są poważne, jest profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, specjalista od Rosji, szpiegów, wszystkich różnych tajnych rzeczy. O tym będziemy rozmawiać. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Świadectwo pan odbiera i jedzie na wakacje? Mój synek odbiera. I później tak, należy się. No dobrze. Odpoczynek. Panie profesorze, wszyscy żyliśmy właściwie komisją weryfikacyjną i jeszcze nią trochę pożyjemy w życiu politycznym, która ma zbadać rosyjskie wpływy. Natomiast ja chciałbym spytać o coś ważniejszego niż polityczne przepychanki wokół komisji. O to, co Rosja chce wiedzieć o Polsce na przykład. Co Rosja szpieguje? Myślę, że mówiąc o szpiegowaniu, trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Pozyskiwanie informacji i wpływanie na decyzje, a zatem opanowywanie osób, czy to poprzez ich przekupywanie, czy szantażowanie, czy też wykorzystywanie ich nieświadomości, sterowanie pewnymi procesami. I sądzę, że ten drugi rodzaj aktywności służb specjalnych z rosyjskiego punktu widzenia jest znacznie ważniejszy. Czyli ważniejsze jest nie to, że oni zrobią zdjęcia naszych mostów i naszych koszar, tylko to, że będą mieli tutaj swoich ludzi? Jak sądzę, do tego tradycyjnego, że się tak wyrażę, szpiegowania, pozyskiwania informacji na temat na przykład obiektów, raczej służą satelity szpiegowskie no niż Jamesowie Bondowie w wydaniu rosyjskim. Ja bym odwołał się do starych historii, żeby pokazać, na czym ta rzecz polega. Proszę pamiętać, że przed pierwszym rozbiorem mieliśmy trzy konfederacje różnowiercze, jedną protestancką. Słowo konfederacja to nie jest najlepsze słowo teraz, bo tak, zaraz szlacheckie konfederacje, zaraz ktoś nas tutaj oskarży. Czyli stowarzyszenia szlachty, jedną protestancką w Toruniu, jedną prawosławną w Słudzku i jedną katolicką w Radomiu i one nawzajem ze sobą walczyły. Wszystkie były założone przez pułkowników wysłanych przez ambasadora rosyjskiego, po czym wkroczyły wojska rosyjskie w charakterze, jakbyśmy dziś powiedzieli, mirotworców. Służb pokojowych. Dzisiaj mamy podobne doświadczenie, nasi koledzy rumuńscy nam to raportują, jak to w Mołdawii istnieją dwie organizacje, jedna LGBT, a druga czarnosecinno-prawosławna. Na czele obu stoją agenci rosyjscy i zarządzają konfliktem, pokazując Mołdawianom, jak zgniły jest Zachód, a Zachodowi, jak wsteczna jest Mołdawia. I na tym raczej polega działalność owych służb, czyli na tak naprawdę, generowaniu konfliktów. Czyli to jest ważniejsze niż to, co nam się wydawało jeszcze do niedawna, że służby to polegają na robieniu zdjęć tajnym dokumentom i przesyłaniu ich tam do Moskwy, tak? Z całą pewnością. To jeśli jest jakiś element działania, to z całą pewnością niewiodący. Panie profesorze, bo pan powiedział tak, że są agenci wpływu oraz tacy, którzy robią to celowo, świadomie, oraz tacy, którzy to robią to nieświadomie. Tych drugich już Lenin nazwał pożytecznymi idiotami. Pajezdni idioty, tak. Rosjanie ciągle mają swoich pożytecznych idiotów w Polsce? Myślę, że tak. Rosjanie są bardzo dobrymi specjalistami od, jak to się mówi, żargonem współczesnej nauki politologicznej zajmującej się tym wycinkiem, targetowanie celów. A zatem dostosowywanie własnego przekazu do kodu kulturowego odbiorcy. Oczywiście w Polsce nie da się przekonać ludzi, że Putin jako dawny pułkownik KGB jest no obrońcą właśnie, wartości chrześcijańskich. No właśnie, o to chciałem spytać. Wie pan, że to się zdarza, taka opowieść o tym wszystkim, że to Putin nas może uchronić, a w każdym razie sojusz ze Słowianami przed tym paskudnym zgniłym Zachodem. Część prawicy zdaje się w to wierzyć. Ale to bardzo niewielka. Ja myślę, że jeśli doszukiwać jakichś skuteczniejszych obszarów oddziaływania propagandy rosyjskiej, to raczej granie na pewnej zmitologizowanej pamięci polskiej o tym, że sojusznicy zachodni nas porzucą jak zawsze, tak jak w 1939, że Amerykanie zaraz uciekną, tak jak Brytyjczycy i Francuzi w 1939 nie podjęli walki. Że nie ma sensu pokładać w nich nadziei. Panie profesorze, że w ogóle jesteśmy instrumentem cudzych interesów. To jest stara rosyjska opowieść jeszcze tak jest. Od Batorego i Zygmunta III, panie którzy profesorze, służyli jezuitom. Tak? Zwracam się do profesora Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego, specjalisty od bezpieczeństwa, politologa.
Jak pan myśli o tych rosyjskich służbach, to pan myśli, że to są potężne, wielkie służby, czy jednak, no nie wiem, patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, troszkę ich przecenialiśmy? Jedna z ukraińskich młodych poetek, pisząc o Rosji, napisała: my wielkie, wy ogromne. Jest różnica między wielkością a ogromem. Mhm. Te służby są liczne, natomiast jeśli pod kategorię wielkość podciągniemy skuteczność i przemyślność działania, to one z całą pewnością nie są demiurgiem, zaliczyły całą serię wpadek. Nawet w takich operacjach dosyć tradycyjnych jak zabójstwa, że przypomnijmy sprawę Skripala. Ale może to tak miało być, może on miał umierać w... No powoli, tak żeby się świat zorientował. No ale nie umarł, to Litwinienko. No tak, to tak. Litwinienko umarł, ale Skripal może umrzeć. Tylko że przypomnijmy, że już sprawa Litwinienki kosztowała Rosję wypowiedzenie przez Wielką Brytanię umów dotyczących przedłużenia Nord Streamu do Bakhtun. Profesorze, no dobrze, ale to Rosjanie wkroczyli na Ukrainę i się zdziwili, że zamiast wejść do Kijowa tak na luzie, odbyć tam piękną defiladę po Kreściatiku, spotkali zmasowany opór. To co to? Putin, agent KGB, nie przewidział, że jego ludzie, agenci KGB, no, dają mu jakieś marne informacje, bzdury mu wysyłają? To jest dosyć charakterystyczna choroba wszelkich dyktatur, a w tym przypadku także i pewnego ciągu wydarzeń i kodu kulturowego. Otóż rosyjska idea imperialna zakłada, że istnieje trójjedyny naród rosyjski, czy wielkoruski, Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini, i że Ukraińcy w istocie są szczepem rosyjskim. Ale oni się nie przygotowali, nie zrobili, nie sprawdzili tego? Sprawdzali, tylko na kilku poziomach jest tutaj błąd. Po pierwsze, pytania, jakie służby sobie zadawały i zbadały na nie odpowiedzi, były zapewne właściwe i odpowiedzi były poprawne. Tak? To znaczy, jeśli się pytano, robiono sondaże wśród Ukraińców, czy ufasz państwu ukraińskiemu, no to odpowiedź zapewne była, że nie. Czy państwo ukraińskie jest sprawne? Nie. Czy jest skorumpowane? Tak. Czy przyszłość będzie lepsza, czy gorsza? Gorsza. I tak dalej. A zatem poziom prestiżu państwa ukraińskiego... W Polsce byłyby te same odpowiedzi. Tak. Poziom prestiżu państwa ukraińskiego był niski, z czego wyciągano wniosek, że Ukraińcy nie staną w jego obronie, tylko zapomniano zadać pytanie, czy zamieniłbyś to państwo na rosyjskie. Wtedy też odpowiedź byłaby nie. I to pierwszy wymiar to tego. Prawda, myślę, że i my byśmy się na to nie zgodzili. Dalszy ciąg rozmowy z profesorem Przemysławem Żurawskim-Wergrejewskim to rmf24interia.pl, a ja państwu mówię do widzenia we wrześniu, bo ja się udaję na zasłużone albo i niezasłużone wakacje, a moi koledzy od poniedziałku będą z państwem. Kłaniam się nisko. Panie profesorze, dobrze, to zostawmy na sekundę, Ukrainę. Porozmawiamy o tych wpływach rosyjskich, które chce badać komisja. Być może ta komisja powstanie, być może nie. Tak a propos, pan by reflektował, jeśli by panu zaproponowali udział w takiej komisji? Myślę, że nie czułbym się kompetentny, dlatego że to wymaga znajomości archiwów. Ja mogę służyć radą w tym rozumieniu, że badałem ten okres polskiej polityki zagranicznej i rzeczywiście te wnioski, które na przykład widzieliśmy dotąd w obu odcinkach Resetu, są poprawne, tak było. Pan napisał habilitację na temat, muszę to proszę państwa przeczytać, bo nie spamiętałbym. Wschodnia część pola bezpieczeństwa Polski jako przedmiot i podmiot gry międzynarodowej w latach 1991-2012. Matko Boska, czyli pan zbadał wszystko, jak tam ci Rosjanie do nas wpływają, tak? I jak... no to pan jest niekompetentny? Tak to bardziej. Komisja jest specyficznym ciałem, które musi podejmować decyzje dotyczące poszczególnych osób na podstawie nie wiedzy operacyjnej, że tak powiem, tylko materiałów o wartości procesowej. No dobrze, ale gdyby pan profesor miał to badać, to jakby się pan do tego zabrał? Co by pan chciał sprawdzić najpierw? Przede wszystkim archiwa MSZ-u czy archiwa Kancelarii Prezydenta, notatki służbowe ze spotkań. Także, ale tam by pan znalazł ślady rosyjskiej agentury? Agentury wpływu pewnie tak. Dobrze, a kto jest tą agenturą wpływu, politycy?
Nie tylko. Myślę, że i politycy, i pewnie w tamtym okresie także część służb, i zapewne też część świata komentatorskiego, że tak powiem. Ale jak to się odbywa? No bo ja mam znajomych w Rosji, ale oni jakoś nie wpływają na mnie w żaden sposób. Nawet zakładając, że oni daliby się tak całkowicie przekręcić, zostali agentami KGB-owskimi, to moje stosunki z nimi są dość rzadkie, nie są w stanie mnie nasączyć niczym innym. No to kto by mnie... Jestem dziennikarzem, prowadzę poranną rozmowę w bardzo ważnym, największym polskim radiu. To wybierz walu, idealny cel. Jak oni by mieli mnie podejść? Ja nie jestem ze służb specjalnych i takich operacyjnych nie objaśnię. Tak, natomiast myślę, że tu trzeba brać pod uwagę ówczesną sytuację ogólną, którą dla naszych słuchaczy w skrócie bym scharakteryzował przez następujące uwagi. W kieszeni rosyjskiej znaleźli się jako później zatrudnieni w firmach rosyjskich nie tylko kanclerz Schröder, który jest tego symbolem, ale także premier Szwecji, premier Finlandii, dwóch kanclerzy Austrii, słynna minister spraw zagranicznych Austrii, która zaprosiła Putina na wesele, brat szefa sztabu armii francuskiej, a to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Dodajmy do tego jeszcze te paru niższe aktorów. Szczeble. Słucham? Paru aktorów, którzy tylko tak, ich kompromitowali, tak, jak Gérard Depardieu. Tak jest. A zatem to nie był tylko interes rosyjski. W interesie także wiodących mocarstw Unii Europejskiej było zbliżenie z Rosją, a od prezydentury Obamy także w interesie Stanów Zjednoczonych. Znaczy, tak jak zbliżenie sobie z Rosją elity to jest jedna ten interes rzecz. Definiowały. Zbliżenie z Rosją to jest jedna rzecz, natomiast agentura wpływu, która ma wpływać no, zakulisowo rzecz jasna na ważne polskie decyzje, to druga sprawa. No skoro my wiemy, profesorze, no skoro wiemy, że Rosjanie ingerowali w wybory w Stanach Zjednoczonych, próbowali ingerować w wybory we Francji, wybory i referendum w Wielkiej Brytanii. To wiemy na pewno, bo potwierdziły to tamtejsze komisje i służby specjalne. A nawet próbowali organizować zamach stanu w Czarnogórze. Zbrojny. Tak. Próbowali też działać w Niemczech, co nawet Niemcy, nie żeby tak się znowu wyrywali do tego, ale nawet Niemcy to przyznali. No to w Polsce też działali, tak? Z całą pewnością. Jak? Zarówno wykorzystując dawne związki jeszcze z czasów PRL-u, jak i wykorzystując szantaż czy przekupstwo, czy też współpracę z służbami zachodnimi tych mocarstw, które życzyły sobie złamania opozycji polskiej wobec zbliżenia rosyjsko-zachodniego. Szantaż i przekupstwo to takie stare metody, rozumiem, tak, służą. Ciągle skuteczne? Nie? Oczywiście. Czyli przychodzi się do polityka, który może na przykład nie wiem, podjąć jakąś ważną decyzję i mówi się... Jeździsz marnym samochodem. Możemy dać ci tyle pieniędzy, że będziesz miał 10 Maybachów? Tak to działa? Trzeba pamiętać, że archiwa z czasów PRL-u w istotnej części nieznane nam, a pewnie w komplecie przechowywane na Ubiance dają pewien wgląd w życie polityczne Polski. No tylko, że to stara klasa polityczna, której w zasadzie niemal już nie ma. No przepraszam bardzo, no co oni mogą coś wiedzieć o Leszku Millerze? No ale nie sądzę, żeby znali na przykład Michała Dworczyka. Raczej nie, tak? No właśnie. Biologia to wyklucza. Właśnie. Tak, natomiast struktury państwa polskiego nie zostały zmienione, tylko zostały adoptowane od czasów PRL-u. Tutaj dobrym elementem jest, to nie mówimy teraz o służbach, tak, ale nazwijmy to tak, sukcesja apostolska stanu sędziowskiego. Na tej zasadzie on jest odtwarzany. Czyli tak jak i w pewne dynastie zawodowe, że się tak wyrażę, w strukturach państwa są kontynuowane. Chce pan powiedzieć, że wnukowie i dzieci dawnych UBEK-ów, a później SBK-ów tworzą teraz polskie służby specjalne? Nie, aż tak źle nie jest. No oczywiście. Właśnie. No to skoro tak, to może ta sukcesja jest też trochę przereklamowana. Ale przecież nie chodzi o to, że całe struktury są na usługach. To tak nigdzie nie ma. Służby obce mają sukces, jeśli zdołają w jakiejś strukturze umieścić jednego agenta, a nie odwrotnie. Także jeden nie jest ich agentem. Ale panie profesorze, dobrze, ale jeżeli tak o tym rozmawiamy, no, to czy myśli pan, że wojna na Ukrainie, ona coś zmieniła na przykład w działalności służb? Służby rosyjskie dowiedziały się, że popełniły straszne błędy i co, i na przykład teraz w związku z tym wobec Polski podjęły inne działania? Przygotowują się lepiej?
Tego nie wiem, natomiast co do służb rosyjskich, to jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę. W roku 2017, to był szczyt oczywiście, ten proces nie był jednorazowy, ale nastąpiła istotna wymiana kadr kierowniczych w Rosji, pokoleniowa, czyli nastąpiła sytuacja, w której starzy towarzysze Putina, którzy mogli mu powiedzieć, proszę mi wybaczyć swobodny język, Wołodia, tego to nie rób, zostali zastąpieni młodymi, którzy musieli odpowiedzieć na wszystko taktoczno wasze wieliczeństwo, czyli tak jest. Ale nie wierzę w to, że Putin człowiek ze służb specjalnych chce słuchać pochlebstw zamiast gości, którzy mu przychodzą i mówią, takie są fakty. To nie jest kwestia wiary. To znaczy dyktatorzy, sama natura dyktatury powoduje, szczególnie długotrwała, trzeba pamiętać, że to już od 99 roku, to już 24 rok idzie, powoduje, że ta bańka informacyjna się zasklepia i ludzie z niższych szczebli administracji w obawie o własne kariery boją się przekazywać informacje, które mogły podważyć nieomylność wodza. I w tym sensie no dobrze, to skuteczność spada. To służby rosyjskie, a polskie? Czy nasze służby specjalne są na tyle dobre, że są w stanie wyłapać rosyjskich agentów wpływu, rosyjskich agentów w ogóle? Wszystkich na pewno nie. Każde dzieło ludzkie jest ułomne. Natomiast miejmy nadzieję, że w dostatecznym procencie, aby chronić interesy państwa. Co, że no, ale ruskie rakiety lecą sobie swobodnie przez pół Polski, spadają, nikt ich nie jest w stanie znaleźć. To myślę sobie, kurczę, jeżeli taka rakieta może sobie przelecieć, taki żuczek, taki człowiek, tym bardziej się prześliźnie. Rakiety to nie jest kwestia służb. Ja wiem o tym, no, ale chodzi mi o poczucie naszego bezpieczeństwa. Czy my możemy być, no pewnie to nie możemy być, ale przekonani, że nasze służby nas przed Rosjanami ochronią? W 100% na pewno nie. Problem polega na tym, czy nazwijmy to tak, masa krytyczna zostanie przekroczona. Moim zdaniem szanse na to, że będziemy skutecznie bronili się przed tego typu penetracją, nieustannie rosną. Zarówno z uwagi na podejmowane wysiłki, jak i z uwagi na biologię. Dobrze, panie profesorze, czy będzie lepiej? Tak. Będzie lepiej, mówił profesor Przemysław Żuranski-Wergrajewski. I to był koniec poważnej rozmowy, a teraz czas na rozmowę niepoważną. Po pierwsze, Żurawski-Wergrajewski. Dwa nazwiska? Skąd tak, to się wzięło? Bardzo chętnie to objaśniam, bo historia jest chwalebna. Mój przodek brał udział w powstaniu styczniowym. Nazwiskiem rodowym jest nazwisko Grajewski. Po upadku powstania, by uniknąć prześladowań, czy to powieszenia, czy zesłania na Syberię, zmienił nazwisko na Żurawski. Nie chciał badać rosyjskich wpływów nie chciał na badać, sobie. Tak, nie chciał zostać ani Karskim, tak, ani... Jasne, czyli został Żurawskim. Został Żurawskim, a w 18 roku rodzina wróciła do starego nazwiska, łącząc przybrane i stare łacińskim vel, czyli albo. I tak to trwa od 1918 roku. A wąsy pan sobie zapuścił, żeby podkreślić co? Sarmackość. Nigdy ich nie goliłem, tak. Nigdy? Nigdy. Że jak panu zaczęły rosnąć te wąsy, to tak rosną, to oryginał. Tak. No, czasem przycinam oczywiście, bo to trudno by było funkcjonować. I zakręcam. I zakręcam, tak. I zakręcam. No to mamy, proszę Państwa, dwie tajemnice, tajemnice dwóch nazwisk oraz historię wąsa. O historię wąsa prosił mnie mój wydawca. Bardzo go widocznie to zafascynowało. Panie profesorze, miłych i bezpiecznych wakacji panu życzę. Dziękuję bardzo. Państwu również, panie rektorze, i państwu. Państwu również, drodzy państwo, do usłyszenia, jak już mówiłem, ze 100 razy we wrześniu. Kłaniam się nisko, do widzenia.